Na pewno sama nominacja była dla mnie zaskoczeniem, bo znaleźć się wśród takich fajnych, zasłużonych sportowców to jest ogromny zaszczyt. Oczywiście nie byłoby mnie tam w tej ścisłej czołówce, gdyby nie kibice, którzy oddali na swoje głosy. Dlatego dziękuję kibicom przede wszystkim z Kry, jak i całej reprezentacji Polski za to, że właśnie ten cenny głos oddali na moją osobę. No i cieszę się oczywiście, że później zostałem doceniony i zwyciężyłem w tym plebiscycie, ale ta nagroda jest praktycznie za całą polską siatkówkę i cieszę się, że akurat ja ją mogłem odebrać.